Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne spotkanie w ramach cyklu wielkopostnej wędrówki wiary. I chcemy w kolejną, czwartą już niedzielę Wielkiego Postu zatrzymać się nad tematem nawrócenia. Kiedy weszliśmy w ciszę, kiedy postanowiliśmy się skupić, zaczęliśmy słuchać, Słowo Boże mogło do nas przemawiać, a Słowo Boże jest tym, co przemienia nasze serca. Kiedy faryzeusze przychodzą do Pana Jezusa i pytają Go o pierwsze i najważniejsze pytanie, ten odpowiada: pierwsze jest: słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, Panem jedynym. I rzeczywiście, od wejścia w ciszę, od rzeczywistości słuchania rozpoczyna się ludzkie nawrócenie. Bo w momencie, kiedy doświadczamy tego, że Bóg jest bliski, kiedy wchodzimy z Nim w osobistą relację, może się przemieniać nasze serce. I dzisiaj, kiedy w Ewangelii czytamy rozmowę Jezusa z Nikodemem, chcemy uświadomić sobie tę podstawową i fundamentalną prawdę, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W tym kontekście uświadamiamy sobie konieczność zaufania, tak aby wsłuchując się w Boże Słowo, nie stracić perspektywy miłości Pana Boga, tak aby ciągle żyć w przekonaniu, że Pan Bóg mnie kocha, a jeśli wzywa do przemiany mojego życia, jest to wynikiem Jego miłości, bo On ma dla mnie wspaniały plan. Chcemy zatem w czasie tego Wielkiego Postu wsłuchiwać się w Słowo Boże i podjąć trud nawrócenia. Myślę, że już te przeszło trzy tygodnie Wielkiego Postu, które są za nami, objawiły prawdę o nas. Może pokazały naszą niewierność, może naszą słabość i kruchość. A może zwyczajnie na świecie doświadczyliśmy jakiegoś niepokoju, frustracji, zawodu. Może bardzo chętnie zawrócilibyśmy z tej drogi. Ale oto dzisiaj w liturgii Kościoła widzimy kolor różowy, który zaprasza nas do podjęcia pierwotnej miłości. Miłości, która będzie wiernością wyrażała się w pójściu za Chrystusem. Ten róż stanowi przebłysk tej drogi nawrócenia, drogi przemiany naszego serca. A co jest najlepsze na nawrócenie? Oczywiście Słowo Boże, bo ono demaskuje wszelki fałsz w naszym życiu. I musimy wybrać, czy rozdźwięk między naszym życiem a Ewangelią będziemy przeżywać jako próbę dorastania do Ewangelii, czy też pójdziemy po linii najmniejszego oporu i zaczniemy tak tłumaczyć Ewangelię, aby ona pokazywała nasze życie. Ufam, że ten tydzień będzie bardzo owocny, dlatego że zachęcam Ciebie do radykalnych kroków. Tak, to będzie chyba jeden z najtrudniejszych tygodni Wielkiego Postu, jeśli nie najtrudniejszy. Proponuję Ci dzisiaj jako modlitwę uczestnictwo w rekolekcjach. Nie wiem, może rekolekcje w Twojej parafii już się skończyły.
Może dopiero są przed Tobą. Ale proszę Cię, żeby te rekolekcje nie były tylko słuchaniem, ale by były próbą wejścia w rzeczywistość, o której mówią. Może warto nawet odsłuchać kilka konferencji z internetu, które będą w jakiś sposób się wiązać, może na te tematy, które Cię jakoś interesują. Ale proszę Cię, by nie tylko polegały one na wysłuchaniu słów, ale spróbuj realizować to, do czego one zapraszają. Zatem Twoją modlitwą będą rekolekcje. Rekolekcje, czyli przemiana życia tak naprawdę. Jaki będzie zatem wymiar postu? Zapraszam Cię do tego, abyś przejrzał swoją szafę i opróżnił to, w czym przez ostatni rok nie byłeś ubrany. Wiem, że wszystko się przyda jeszcze. Wszystko będzie miało kiedyś jakieś znaczenie. Ale zaufaj. Oddaj te rzeczy potrzebującym. Co będzie jałmużna? Właśnie to. Oddaj to, czego nie potrzebujesz. Może będzie to bardzo trudne. Rozstać się z ulubionym swetrem, może z pamiątkową bluzką, a może najzwyczajniej na świecie będzie walka, bo przecież to takie piękne. Z pewnością. Ale skoro nie ubrałeś tego przez ostatni rok, to widocznie nie jest Ci to aż tak bardzo potrzebne. A innym może pomóc. Kochani, jesteśmy na półmetku naszej wędrówki wiary. Niech zatem nie zabraknie modlitwy w intencji nas wszystkich. Może nie ma nas zbyt wielu, ale ufam, że ci, którzy pragną wsłuchać się w nasze spotkania, wzrastają ku wierze, ku Chrystusowi. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.